I mam wrażenie, że trochę zaczęłam się wycofywać, bo stwierdziłam, że kurde, chyba widzę kandydatkę faworytkę. Natalia poczuła, że w stronę Nicoli jest większe twoje zainteresowanie? Nie, ja cały czas wypowiadałem się, że wszystkie dziewczyny traktuję tak samo. No właśnie, Natalia, dlaczego ty czułaś, że Nicola jest faworytką? To są proste pytania. Miałam wrażenie, że jak na przykład ja coś pytałam Darka, to że tak odpowiadał jednym słowem, a gdzieś tak z Nicolą bardziej nawet mi się kleiła ta rozmowa. Ale zobacz, no chyba dobrze trochę czytałyśmy, tak, jeżeli w końcu mnie wybrałeś, nie? Się wahałem pomiędzy jedną a drugą. Wahałeś tak, się? Tak, do końca się wahałem. No widzisz, ale odbiór był zupełnie inny. Nie, nikogo nie wyróżniałem. Żony tu mówiły, że jakoś miałem faworytkę od samego początku, to też jest nieprawdą. Ja w każdej swojej wypowiedzi mówiłem, że trzy dziewczyny traktuję tak samo. A na randce czułaś, że on cię po prostu wybiera, że to jesteś ty? No tak powiedział, nie? No, że chciałby ze mną kontynuować tę relację, tak? No ale postało się tak, a nie inaczej. No wybrałem ciebie, tak? Wybrałem Nicolę i na tamten moment nie żałowałem swojej decyzji. Nie chciałam powiedzieć tego Nicoli, bo stwierdziłam, że po prostu jakby będzie jej przykro. Po emisji pierwszego odcinka napisał do mnie Darek. Tak? Oglądałem odcinek, widziałem, jak otwierałem jej list. No i w tamtym momencie mówię, no będzie fajnie napisać, co słychać u niej, tak? Zacznijmy od tego, że w tej rozmowie nic nie było, tylko spytałem się, co u niej słychać, tak? Napisałeś mi po prostu, że dokonałeś złego wyboru. Tak, Darek, tak napisałeś? Co? Po co te, nie, te, później już po co te wzruszenia? No. Ale jakie wzruszenia? Jezu, Darek! Nie wiem, to jest po prostu przykre, wiesz? To co robisz, Darek? To jest tak przykre. Ale co, o co jest teraz? Ja nie wiem, o co ty robisz problem, tak? Że przykre jest to, że co napisałeś to Natalii. Gdzieś tam dało się to odczuć, że chyba Darek nie chciał, żebym ja to powiedziała. Nie mam żalu do Natalii, że powiedziała o tym SMS-ie. Dla was była w ogóle jakaś szansa? Na jakimkolwiek etapie? Z Natalią? Tak. Tak, myślę, że tak. Kiedy? W myślach miałem, czy wybiorę jedną, czy drugą, tak? I do samego końca praktycznie szanse miały takie same. I przeważyła randka z Nicolą. Wszystko się stało tak. No tak, tak. Ja mogę tylko życzyć Natalii powodzenia.